Cześć, z tej strony Domanu, a za chwilę będą się tu działy bardzo dziwne rzeczy, dlatego proszę mi dać minutę na wyjaśnienie. Otóż jak wiadomo, na tym kanale z reguły pojawia się od 2 do 3 skład builderów miesięcznie, głównie w serii Tanie, ale dobre. Natomiast wszyscy wiemy, jak bardzo FIFA 18 ogranicza wybór zawodników zdatnych do gry na wysokim poziomie, przez co trudno tworzyć całkowicie użyteczne zespoły i widocznie między innymi przez to praktycznie wszyscy z Was zgodzili się ze mną jakiś czas temu, że granie na niepełnym zgraniu to nie jest już nic złego. I tutaj pojawiła się z waszej strony idea, że zamiast poprawnie politycznych składów może warto przygotować czasem jakieś niepoprawne. Więc ja to dzisiaj uczyniłem i pytanie do was brzmi, czy jako rzadko pojawiająca się seria w odróżnieniu od Tanie, ale dobre powinny pojawiać się chamskie składy. Dajcie mi o tym znać. Oczywiście nie mówię tu o jakiejś wielkiej regularności. Nadchodzą Mistrzostwa Świata, a później FIFA 19, więc będzie dużo innych ciekawych materiałów, będzie się działo, ale jeśli jednak uznacie, że to zły pomysł, to dzisiaj w tym pilocie i tak bardziej niż na całym zbudowanym na pokaz składzie skupiłem się na ataku, a zwłaszcza na Garecie Bale'u. No i co my tu mamy? Pełne zgranie zespołu, ale Gareth Bale ma 7 zgrania, Bakambu 8, no i Varane, środkowy obrońca, gra na 5 zgrania jako SPD. Szalenie wyglądająca drużyna, ale jednocześnie niezwykle skuteczna jak na swoją cenę, bo żeby zbudować zespół grający na podobnym poziomie skuteczności, który ma pełne zgranie, trzeba byłoby za niego zapłacić gdzieś 2 razy tyle co za tę ekipę, albo i jeszcze więcej. Bo tak jak mówiłem w przeszłości, nie ma chyba w tej grze lepszego napastnika za mniej niż 300 tysięcy monet od Garetha Bale'a na 7 zgrania, który idealnie współgra z informem Bakambu. Ci goście są w stanie rozjechać dosłownie każdą obronę, a Bakambu to rzeźnik niczym Menikę sprzed lat. Natomiast problem z tym genialnym atakiem jest taki, że występuje on w lidze hiszpańskiej, która nie oferuje zbyt wiele na pozycjach pomocników, zwłaszcza tych defensywnych. Paulinho wiadomo, daje radę, ale na SPD klasowym piłkarzem jest tylko Casemiro w wersji za Ligę Mistrzów, który kosztuje ponad 200 tysięcy monet, a wciąż ma tylko 65 tempa, więc nie jest w stanie nadążyć za wieloma akcjami. W przeciwieństwie do Varana, który ma 79 tempa, 84 gry w obronie i mierzy 192 cm wzrostu, a do tego ma tylko 61 podań, ale w tym te krótkie podania notowane są na 75, więc ma on wszystko, żeby odebrać piłkę i ją odegrać. Varane na tym niepełnym zgraniu dostaje tylko małego boosta do umiejętności gry w obronie i to wszystko. Jest duży, silny, ma spory zakres gry nogami, więc często przecina podania, a do tego tuż za nim grają Boateng oraz Tah, którzy również mierzą po 192 cm wzrostu i są w miarę szybcy. Tutaj przypomnę jeszcze, że Boateng kosztuje niecałe 60 tysięcy monet i również jeśli chcielibyśmy w jego miejsce postawić lepszego stopera, to musielibyśmy wydać już kilkaset tysięcy, więc to jest jeden z tych nielicznych uniwersalnych piłkarzy jak Gareth Bale, z którego można śmiało korzystać do ostatnich dni FIFA 18. I realnie takiej mierzącej 192 cm wzrostu trójki nie jest wcale łatwo przejść, a Varane jako SPD często kończył u mnie mecze z oceną na poziomie 9 lub wyższą. Ten skład wygląda totalnie niepoprawnie, no dosłownie jak żygowinki, jakby ktoś nie miał pomysłu na grę. Jestem przekonany, że wielu moich rywali po zobaczeniu tej drużyny już przed meczem dopisywało sobie zwycięstwo do bilansu, komentując jej właściciela w stylu: no ale debil, no debil! I to jest bardzo duży plus, bo jeśli ktoś podchodzi do rywala z pewnością siebie graniczącą z lekceważeniem, a nie wie, z czym ma właśnie do czynienia, to raczej szybko się sparzy. I to miało miejsce podczas gry tą ekipą, którą niejednokrotnie pozamiatałem przeciwnika, który miał jedną kartę droższą od całego mojego składu. A mając na myśli pozamiatałem, mówię tutaj o zwycięstwie w stylu 5-0, a nie 2-1. To była gra z prawdziwą dominacją, podczas której padały niejednokrotnie piękne bramki, strzelane praktycznie tylko przez napastników, bo tak jak mówiłem, ten duet jest w stanie poskładać każdego, a reszta piłkarzy praktycznie zajmowała się grą w defensywie lub jej wspieraniem, przy czym powtarzam ponownie, błędem jest granie Garethem Bale'em na swojej nominalnej pozycji, czy jakiejkolwiek pozycji po prawej stronie boiska. To co Walijczyk robi na 7 zgrania, uzyskanym oczywiście po 10 meczach, to jest małmuazja, bo nim w ataku pozwolić można sobie na wszystko i jeśli ktoś ma ochotę spróbować tej szalonej drużyny, to muszę jeszcze wspomnieć, że ja tu z ciekawości testowałem Informa Taha oraz Oriera, którzy sobie co prawda poradzili, ale ostatecznie chyba lepszym wyborem będzie gra
trzecim informem Gintera i zwykłą kartą Walkera, a dodatkowo można spróbować gry zwykłą kartą Paulinho. On i tak jest tutaj tylko łącznikiem, a różnica w cenie pomiędzy podstawową kartą a informem jest dość znaczna. Więc po tych korektach da się kupić tę ekipę za około lub nieco ponad 500 000 monet, a gra ona jak nie jeden poprawnie złożony zespół za 1,5 miliona monet lub więcej, więc warto się zainteresować chamskimi składami. Na zakończenie klasycznie podaję własną taktykę oraz wytyczne, których używałem. Jeśli uważacie, że chamskie składy powinny wejść na stałe w życie z nowymi inicjatywami i możliwościami twórczymi, dajcie mi o tym koniecznie znać. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!